Sponsorem programu są Militaria .pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. A dziś naszym gościem, przyjaciel naszego kanału Marek Meissner, z którym porozmawiamy o liderze grupy Wagnera, bo dużo wokół tej postaci się ostatnio dzieje. Marku, co dzień wiemy. Dobry. Co dzień wiemy? dobry Państwu, dzień dobry Mateuszu. To jest zasadnicza sprawa. Prigozin. Jaka tak naprawdę, co się stało, mamy już teraz pewne informacje, jak wyglądał tak zwany bunt czy też zamach. Wiemy, mamy tutaj bezpośrednie źródła co do tego, że jednak rzeczywiste były, było to wystąpienie frakcji w ramach Kremla, a raczej może poza Kremlowskiej, która się do Kremla dostała. Nie, nie żaden zamach stanu. Uzgodniony z Putinem, czyli taki bunt na zlecenie. Skąd my to wiemy? Ano, wiemy z szyfrogramu, który przechwycili Ukraińcy, sygnowanego przez Gerasimowa, gdzie Gerasimow stwierdził, że trzeba wykonać pracę śledzenia i sprawdzenia ludzi z WPD, przy czym yy, całej kadry wyższej oficerskiej, przy czym dziwnym trafem, są to wszystko te brygady, które w czasie buntu Prigozina były absolutnie nie zrobiły nic, mimo że miały bardzo blisko. I tam trzeba śledzić, sprawdzić, co oficerowie mówią w czasie, w czasie służby, poza służbą, to też wzmóc tam trzeba uwaga pracę polityczną. Następna sprawa. Gdyby to był bunt, który jest buntem na zlecenie, to Wagner nie powinien na tym tracić, prawda? oczywiście. I na tym stracił potwornie, ponieważ został w połowie rozbrojony i stał się przedmiotem przetargu, czyli znaczy, że tam frakcja, która się posłużyła Prigozinem, musiała ze względu na to, ze względu na to, jakie znaczenie ma Prigozin, Także spowodować, żeby tam zbytnio nie, nie majstrowano przy Wagnerze. Bo jak, widać, bo jak widać, to było. Ciekawy trop co do tego, jakie, zna, jakie znaczenie miał Prigozin, dostarczył nam nie więcej tylko Witold Jurasz w swojej książce o Kremlu, yy, właściwie o tym, co się działo na Kremlu, napisał tak. Najpierw osoba ważna z punktu widzenia kontroli państwowej, a niegdyś ważna jako premier krótko i minister spraw wewnętrznych, czyli generał Stiepaszyn, w restauracji Prigozina podejmuje szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Znaczy ma zaufanie, że to nie jest tak jak usowy, że lokal jest zabezpieczony, bo przecież to były szef FSB. A potem w lokalu należącym do Prigozina swoich gości zaczyna podejmować Putin. Najpierw japońskiego premiera Mori Ishiraka w 2001 roku, potem Busha w 2002 roku, i wreszcie to już jest dowód szczególnej łaski obchodzi tam swoje urodziny w 2003 roku. Ja, Prigozinowskie restauracje z tego okresu dość dobrze pamiętam. No i to jest bardzo ciekawy motyw, który mówi o tym, że on już wtedy był bardzo blisko władzy, czyli znał bardzo wiele jej sekretów. I w związku z tym wątpliwe, żeby przy takich gościach jak z Tie, z tie Paszyn on był do ruszenia. Teraz ISW wróćmy do tego, co się dzieje. ISW odzywa się, że m, źródła m, wewnętrzne rosyjskie, które oni tam mają, że ma być 500 czy 600 ludzi z, od Wagnera wyjechać. Z, m, Białorusi do kraju krasnodarskiego, Woronerza i Rostowa i ten, to będzie druga część tra, translokacji Wagnera, to ma się zająć 13 sierpnia. I że jest to spowodowane konfliktem Łukaszenki z Rosją, bo y, okazuje się, że umówione było, że jednak Rosja będzie przynajmniej częściowo za tego Wagnera płacić, a za Wagnera płacić nie zamierza. Czyli jak wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Tak, ale, ale tu jest jedna ciekawa historia, bo ISW twierdzi, że oni w ogóle nie znaleźli śladów, żeby się Wagner z Białorusi ruszył. Ale znowu Hajun, który jest bardzo dobry jako źródło, mówi, że przecież on nie musi się ruszać, bo w ogóle Wagnerowców jest bardzo mało. Ten jedyny obóz w celu ma 4 tysiące ludzi, a gdzie jest reszta, to nie wiadomo. No i teraz mamy taką ciekawą zagwostkę. Otóż musimy sobie polecieć do Afryki. Musimy sobie polecieć do Afryki, mianowicie do, w roku 2018-2019 stało się coś takiego, że został utworzony taki fundusz, taki NGOs Urgenses Panafricanistes. I w latach 2018-2019 jego szef Kemi Seba był ni mniej, ni więcej, tylko uwaga, na osobistej liście płac Prigorzina z kwotą 440 tysięcy dolarów. I on za te 440 tysięcy dolarów załatwiał kontakty z kim? Z oficerami z Nigru. Z oficerami z Mali oraz z całą, całą elitą władz Zatoki Gwinejskiej, po prostu taki kontaktowy. Jako NGO, z bardzo fajny, nie? Oczywiście. I cała sprawa została ujawniona, bo było to w latach 2018-2019. Cała sprawa została ujawniona ni mniej, ni więcej, tylko we francuskiej telewizji. Jak, jako program Arte, wspólny program Arte i wspólny program Die Welt w marcu tego roku, przy czym padło oskarżenie, że deputowani makronoscy wiedzieli o tym, bo mieli interesy z Francją i nie zrobili nic. Na co jeden z tych deputowanych zaprotestował, stwierdził, że to jest nieprawda, że to jest fałszerstwo, bo po pierwsze, jeżeli mówimy o Die Welt, to o całej sprawie wiedzieli również Niemcy, po drugie, oni ostrzegli też Niemców, a po trzecie to oni poszli do wywiadu, który zdaje się, nie bardzo z tym cośkolwiek zrobił. A Teraz dlaczego? Dlaczego ten wywiad nie bardzo cośkolwiek z tym zrobił? Ano, dlatego, nie bardzo cośkolwiek z tym zrobił. Że pan, który dokonał zamachu stanu, generał Barmu, w Nigrze. Był jednym z najbardziej obiecujących asetów CIA. I był bardzo, bardzo, był, bardzo był forowany przez Amerykanów za to, że tak walczy z islamskimi ekstremistami. Walczył, tylko że dla siebie, jak się okazało. Czyli prawdopodobnie gdzieś tam po drodze. Prawdopodobnie przez owego Kenisebe został ów Barmu i kilku innych odwróconych, odwróconych przez SWR, no i cały czas jakoś w jakiś sposób byli też pewnie przez ten NGOs zasilani pieniędzmi Pilgozina. Marku, ale tu wchodzę Ci w zdanie, no bo ten wątek afrykański, ten kontekst jest bardzo ważny, bo po dłuższej nieobecności Prigożyn pojawia się na szczycie państw afrykańskich, gdzieś rozmawia ubija z interesy, przy czym jest taki tekst, który jest przepiękny, mianowicie jest to tekst z, bezpośrednio z, od kogoś, prawdopodobnie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który mówi, Jedynym i prawdziwym zwycięzcą szczytu afrykańskiego w Moskwie jest prigozin. Podczas gdy Putin nie zrobił na szczycie żadnego interesu, Prigożinowi wystarczył jeden dzień, by pozałatwiać wszystkie swoje interesy w Afryce i rozwinąć swój biznes. No, no i, tu, i tu płynnie przechodzimy właśnie do biznesu, bo ostatnia wiadomość, Ale, na której sobie. To te, te 100 milionów, prawda? Tak Tylko jest. że te 100 milionów to jest też taka sprawa, że yy, to jest kontrakt, który on miał swego czasu. To nie jest kontrakt, który w jakikolwiek sposób był kont byłby kontraktem nowym. To jest przedłużenie jego dawnego kontraktu, yy, który no, trwał przez 10 lat. I co ciekawe, ci rodzice ze szkół to mówili, że to, co tam Prigorzynowcy, to, 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 ta jego firma serwowała, to nawet dobre było. Nawet on się o te dzieci starał, ale, ale, co my tu mamy dalej ciekawego? Yy, myśmy rozmawiali na ten temat, no tak, no, rozmontował Putin Wagnera, a co po Wagnerze, prawda? Bo w takim razie, co, co zrobi Prigozin bez Wagnera? A ja sobie zajrzałem do szarej sieci i kto tam jest? Tam, mianowicie. Wspomniano był, wspomniany był niejaki Konstanty Pikałow. Słyszałeś o Pikałowie? Nie, ale z chęcią a, wysłucham. To, a ręka Wegnera, może nie tyle prawa, ile lewa. Yy, osobiście yy, znajomy kumpel niejakiego generała Mizincewa. I co Pikałow robi, który ma zaufanie absolutne? Prygozina. Otóż Pikałow trenuje na Krymie. A kogo on trenuje? Nową milicję, nową milicję afiliowaną przy Wagnerze, no, która się nazywa, która tutaj zajrzę do swoich źródeł, która się nazywa konwój. I ta, właśnie, y, prywatna milicja, y, w tej chwili, tak naprawdę. Tak naprawdę została utworzona w marcu 2023, to znaczy ona była jako dormant, czyli taka nieaktywna, natomiast aktywizowała się w marcu 2023 i jej rozwój przypada na okres po 24 czerwca. Ale, czyli Marku, mamy... to, to tu wchodzi od razu pytanie, czy Putinowi. Mamy zapasowego Wagnera. Wag no właśnie, czy Putinowi okay. jest potrzebny prigorzyń, Bo to, że potrzebna jest mu grupa Wagnera, która od lat reprezentuje interesy Federacji Rosyjskiej, no to teraz rozgrywa się tak naprawdę gra o samo przywództwo w tej grupie. Ale pytanie, czy tutaj, tutaj jest bardzo potrzebny prigorzyń? Pytanie, jak bardzo tutaj, jak bardzo prigorzyń jest powiązany z tą grupą kremlowską? Która tam, prawda, rozmawia z Putinem i uzyskuje swoje. Bo to widać. I teraz przyjmijmy coś takiego. Wybiera się Wagner, choćby niewielki 500 osobowy oddział do Nigru, prawda? A tam ma być interwencja ECOWAS. No na myśl, że oni się będą musieli zmierzyć z Wagnerem, który stanie po stronie rządu. To raczej ekowaz by się zaczął rozsypywać, raczej to porozumienie by się zaczęło rozsypywać. A sprawa wygląda w ten sposób, że wtedy, wtedy Wagner bezpośrednio, to znaczy Prigorzyń, to znaczy frakcja, którą on reprezentuje, położy łapę na y, uranie. 7 sierpnia, czyli nie tak dawno temu. Prigozin wystąpił z oświadczeniem, dokładnym wyliczeniem, ile Francuzi wydobywali uranu w Nigrze i jak oszukiwali lud nigryjski, płacąc tylko 11 dolarów od tony. Oczywiście jest to bzdura, ale jest to bardzo istotne, skąd on ma takie wyliczenia i dlaczego on się tak tym uranem interesował, a interesował się Nigrem bardzo, Skoro ledwo nie minęły 24 godziny od zamachu, on już miał gotowe oświadczenie. Gotowe oświadczenie o tym, jak to się lud nigeryjski wyzwolił, wyzwolił z postkolonizacji i jak to wspólnie on teraz, jak to Rosja może pomóc i wspólnie zaprowadzić Niger do szczęśliwej przyszłości. Rosyjskie. No. Ale w każdym razie, w każdym razie tu jest wyraźnie widoczne, że po pierwsze, spółki Prigozina dalej działają w Rosji. Po drugie, te wyliczenia, on tego nie zrobił bez przyczyny, te wyliczenia wskazują, że Rosjanie są zainteresowani nigryjskim uranem. Wiadomo, że w grę wchodził jeszcze Sudan i tamte interesy, też Mali, tamte interesy wokół złota, diamentów. No, i teraz powstaje pytanie, jak bardzo tam ludzie od Prigozina, tacy jak Kemi Seba, są powiązani z miejscową elitą władzy? Czyli Mateuszu, mamy pytanie, czy w ogóle Kreml, czy w ogóle, czy w ogóle Rosja jest w stanie obyć się bez pośrednictwa Prigorzina? w Interesach w Afryce, skoro on te interesy robi przynajmniej od 2015 roku. tam. No i w przypadku Nigru tutaj jednak Francuzi stają tutaj, jak to się mówi, twardą postawą, no bo zarówno francuska armia, jak i przedsiębiorstwo, które te kopalnie obsługuje, jasno powiedziały, że stamtąd się nie mają zamiaru ruszyć. Dokładnie. Więc, więc Dokładnie. będziemy mieli... ale znowu junta zaprzecza, jakoby. Ja oczywiście przez to przepuszczam te oświadczenia, jakoby Wagner był obecny już na terenie Nigru, bo takie informacje się też w przestrzeni pojawiły. Ale z drugiej, strony, z drugiej strony, wiemy, że jacyś ludzie Prigozina w nieznanej liczbie są już obecni w Mali. No, nieprzypadkowo wczoraj był ciekawy artykuł w zagranicznej prasie, że masowo wzrosła produkcja rosyjskich flag w Nigru, że tak naprawdę co druga, trzecia rodzina taką flagę już posiada. więc no, Dokładnie. No cóż, ja myślę, że to ten szpaler honorowy, jak oni przyjadą. Tak jest. Marku, ale wróćmy jeszcze, bo w kontekście grupy Wagnera i Prigorzyna, wróćmy na nasze podwórko, bo tutaj też się rozgrywają ciekawe rzeczy i grupa Wagnera, stacjonująca w takiej, a nie innej ilości na Białorusi, odgrywa też ważną rolę propagandową. No, zarówno... bo ja myślę, że ona tam zostanie, że zostanie tak z tysiąc ludzi po to, żeby nas straszyć nas. I tu się cały czas przejawia, ja nie chcę wchodzić w teorie spiskowe, ale wrzesień, Wagner, Afgańczyki, Afgańczycy to się tak już często przejawia w przestrzeni publicznej, a z jednej strony, ja robiąc sobie codzienną prasówkę, przeglądając nie tylko agencje, ale chociażby też media społecznościowe, to filmików wokół naszego tak zwanego muru, płotu. Z Afgańczykami ta ilość tych filmów masowo wzrosła w tak, ostatnich dniach. Tak, masowo wzrosła, ale też masowo, ja sobie przejrzałem te sieci rosyjskie, też masowo wzrosła ilość y, różnego typu podania informacji, filmów. Tak jest, o, nawet są konta tak, z numerem telefonów. Telefonów to jest jedno, a drugie masowo wzrosła ilość informacji i filmów dotyczących. Konieczności obecności Prigozina i całego Wagnera w Afryce. Czyli dwa kierunki. Pierwszy kierunek bardziej propagandowy. I tutaj mamy to przemówienie Szojgu na temat 360 tysięcy żołnierzy, na co co to stoją z no, nożami w zębach, prawda? Nad granicą żeby tych biednych Białorusinów i tych biednych Rosjan. No i to trzeba podkreślić, prawda? że kontekst Polski był w tym przemówieniu bardzo duży. Bardzo silny, tak. Te bajeczki o tym, jak to zamierzamy zająć zachodnią Ukrainę, oczywiście powtórzone przez wszystkie nasze krajowe ONUce, czyli rozkaz już padł. Tak, prawda? druga sprawa: list sił patriotycznych, do, apel do Polaków. Tak, na Białorusi mogliby tak no i dalej to rozklejanie plakatów na temat, na temat tego że reżim w Warszawie przed wojny mogliby poprawić tą polszczyznę jak to w Polsce. tak tak, tak zdecydowanie mogliby poprawić tą polszczyznę no to tak w, w oczekuję ale w każdym razie jest taka akcja i ja myślę że to nie jest tak żeby to była Główna, yy, główna część działalności, ten core biznes Prigorzinowców na Białorusi. Straszenie tylko Polaków, bo to jest taka fleeting bank, wiesz. Jest, bo jest. Nie? No ale wiesz, my patrzymy na swoje podwórko, ale tu jednak litwa łotwa, podobne akcje i podobny poziom napięcia, abym powiedział nawet, że nieco większy, bo jak rozmawiamy właśnie, no to ja padła informacja, że padły strzały na granicy, żeby odgonić imigrantów w Łotwie, więc tam też A nie jest kolorowo, nas... tak? Ja wiem, że pewnie część wiadomości do nas nie dociera. nie używał? No, oczywiście. Nie strzelał, że tak. i Nie znaleziono. Amunicji, nie znaleziono pocisków, więc prawdopodobnie były to strzały ze ślepaków na wiwat, ale żeby Naszych, prawda, postawić. Stąd moje pytanie, Marku. Czy z jednej strony będziemy obserwować siły białoruskie przy wsparciu, gdzie pojawiały się już komentarze, gdzie, że w tych grupach imigrantów gdzieś już się pojawiali Wagnerowcy i tego typu prowokacje będą się nasilać do września? Czy jednak. Wagnerowcy, pamiętasz, że się okazało, że wśród imigrantów byli bojówkarze z RSZ? Tak jest. Rozmawialiśmy na ten temat. Ba! No to wystarczy, wiesz, do Syrii sprowadzić trochę tego chłamu, wiesz, z yy, 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 milicji, taniej nawet wyjdzie i dawaj, masz prowokację jak złoto. Roz, rozdać prowokacji... piłki do metalu i nic więcej nie trzeba. A, tak. a, a wagnerowcy wtedy owszem służą wsparciem, że tak powiem, tego typu działań, a to wtedy nie, nie trzeba tak wielu wagnerowców. To nie są ludzie do delikatnych zadań. To są ludzie, którzy zasadniczo działają młotkiem. A tutaj to nawet wystarczą bojówkarze, no i to trzeba przeprowadzić z większą finezją niż to Wagnerowcy zwykle robią, bo oni by chętnie, chętnie prawda, ten nasz płot spalili, ale to, czy wygarnęli, wiesz, RPG-7. A tutaj to, to raczej tego typu akcje nie wchodzą w grę. Także myślę, że. Oni będą służyli do straszenia. Myślę, że nawet będziemy mieli takie plotki i, i komunikaty, że tam będą grupy dywersyjne. Pamiętaj, że już żeśmy mieli komunikat o rzekomych, o rzekomych warunkach rekrutacji do Wagnera, gdzie napisane było, że oni mają podpisać, że będą walczyć na Litwie i w Polsce. Tak jest. Prawda? O, A poza tym podgrzewanie. Się, a poza no tym podgrzewanie jest... przez białoruskich propagandystów, że straż graniczna Białorusi nie będzie reagować, puści tak, tak, na ten Rzeszów, tak, niech tak. sobie idą na wakacje, tak? Także będziemy mieli, ja myślę, fejury tego typu, że białoruskie śmigłowce będą przerzucać dywersantów z Wagnera do Polski. Będziemy mieli jakieś tajemnicze strzały na granicy Polski i Litwy. Będziemy mieli też dywersantów z Wagnera na Litwie. Także ja myślę, że to będzie w ten sposób cały czas utrzymać taki stan pogotowia, Napięcie. taki stan wzruszenia, podniecenia, żebyśmy nie byli pewni, czy oni tam rzeczywiście czegoś nie kombinują. Tak, Marku, ale na koniec jeszcze wa ważne w mojej w prywatnej ocenie pytanie, no bo z jednej strony w naszej przestrzeni medialnej, publicznej zarzuca się Rządzącym, że wykorzystują ten konflikt w nadchodzących wyborach, no ale z drugiej strony tych komunikatów, przynajmniej też dzisiaj, więcej na, na, napływa do nas z państw bałtyckich. Więc czy my realnie możemy spodziewać się takich prowokacji? Czy to będzie taka Wojna hybrydowa na przykładzie chociażby tych wydarzeń z nadgranicy i tej hordy imigrantów, która tu próbowała przekroczyć. Będzie zależało, ja myślę, że oni mają przynajmniej plan A i plan B. Jeżeli plan A się nie powiedzie, albo je, jeśli my będziemy reagowali zbyt nerwowo, no to dojdą do wniosku, że można jeszcze podgrzać i wrzucą nam plan B, czyli powiedzmy na przykład starcia na granicy, prawda, takie coś. To jest wszystko jest tutaj możliwe i dlatego bardzo bardzo tutaj dobre jest hasło redaktora Jakubika z Business Alert, czyli 3S, sankcje, spokój, solidność. No spokój. dobra, to jak ocenisz ruch i wypowiedź dzisiejszą ministra Błaszczaka, że konsultujemy z Litwinami całkowite zamknięcie granicy z no Białorusią? Ja uważam, że mnie to wcale nie dziwi. Mnie to wcale nie, nie dziwi, no, odpowiadamy jakoś tam na, na prowokacje w sumie. Bo, bo wiesz o co mi chodzi? Jeżeli my Białoruski. mamy stwierdzenie, Białoruski. bo jeżeli my mamy stwierdzenie polskich dziennikarzy, że gramy kryzysem na granicy pod wybory, ale z drugiej strony, no co? i Litwini tych wyborów teraz nie mają, a mają ten sam problem, co i my. Widzisz? Tam jest trochę inny problem. Problem polega na tym, że my możemy postawić ludzi i yy, możemy ich skierować na granicę, i możemy jakąś tą granicę zabezpieczyć. A tam, przy tym, ile Litwa ma wojska i straży granicznej, to już może być problemem wejście oddziału tysiąca ludzi. No tak jest. No to. Nie Skala jest trochę inna. Wiesz, że, żeby było, Marku, jasne. Ja, ja odróżniam też wymiar, powiedzmy, ten taki propagandowy u nas. co nawet, co często się tam gdzieś może lekko śmieśmy tej licytacji, wysyłamy tysiąc, a nie, wyślemy dwa tysiące żołnierzy do wsparcia wiesz, Straży to Granicznej. Mnie, to, tego nie lubię, bo to jest. Bo też, na przykład dzisiejszy komunikat. Pojawia, wiesz, wszyscy święci się pojawiają na granicy i Dawaj. Chronimy granicę, bo stu wagnerowców idzie na przesmyk suwalski. No o no, tym nie właśnie nie mówię, no bo na przykład dzisiaj pierwszy raz zobaczyłem naprawdę fajnie napisany komunikat o tym zaginionym zapalniku. Jasno, krótko i na a, temat, a, bez wchodzenia w emocje, a, i tyle, i tak to powinno wyglądać. Tak, to powinno wyglądać, wydaje mi się, że ktoś inny, że ktoś inny, bardzo profesjonalny ten komunikat na temat tego zapalnika napisał, żeby się nie bać, że tutaj powiadomić, żeby. Krótko i na nie temat. Nie robić nic, tylko. Krótko i na temat. No i, i właśnie to jest ten problem. Wszędzie wchodzi polityka. Mamy sezon wyborczy, nie ma co oczekiwać, mamy ustalony termin wyborów. Będzie, na pewno będą takie, będą świeżbiały różnych polityków palce, żeby te palce, prawda, włożyć między, między drzwi te, te, które Bukaszenka stara się uchylić. To niestety nie unikniemy tego. I dlatego tutaj ja bym radził się wzorować na Litwinach, którzy po cichu, ale robią swoje. Tak Od jest. Od czasu do czasu zawiadamiać. Zrobiliśmy to? I jest tak. Zrobiliśmy tak tam. Jest. Jest tak. Tutaj to jest taka materia, że im większy wokół tego zrobimy hałas, tym bardziej się będą cieszyć w Mińsku, a tym bardziej w Moskwie. Pamiętajmy, że. Operującym w tej chwili na kierunku polskim w bardzo dużej mierze jest nie FSB, a właśnie białoruskie KGB. I to białoruskie KGB wiele rzeczy będzie tutaj usiłowało zadziałać, spowodować zamieszanie i wywołać no, jak, największe, jak największe w sumie jak największe rozdziewy, rozdźwięki w społeczeństwie. Tak jest. Marku Majost i tu się tutaj powiem od razu. myści się niezlikwidowanie prorosyjskiej narracji u nas. To, że ta narracja może hasać sobie swobodnie. Z tym mamy problem. Tu, tu jest no problem. Ale to, jakie problemy, a może i sukcesy, które będziemy obserwować wokół lidera grupy Wagnera, znajdziecie masę tych informacji na profilu Marka, na który odsyłamy, a link znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcamy oczywiście do zasubskrybowania Warneusa, odwiedzenia nas na Twitterze. Marku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas i jak Państwo doskonale wiedzą, pewnie niebawem Marek z powrotem wróci na nasz kanał. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu. Były. Militaria .pl